Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na druidzie, wymieniliśmy troszeczkę sobie itemki tutaj na ostatnim weekendzie epickim, wymieniliśmy sobie gemy tydzień temu tak naprawdę, kiedy leciały te same duże klejnoty, jak widzicie mamy tutaj już z 20 kopalni, więc myślę, że faktycznie coś możemy w tych lochach podziałać i coś tutaj możemy pokonać, zobaczymy, jest to tak naprawdę jedna wielka niewiadoma, nie mam pojęcia czy nam coś padnie, czy nic nie padnie, ale to się jeszcze okaże. Tornado, tornada nie będziemy robić, jak widzicie no z tym miejscem cały czas jest duża, duża lipa. Natomiast ja to tornado bardzo często klikam na live'ikach i nie tylko na druidzie, na łowcy też dużo to tornado klikałem na live'ikach i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam Was, link jest w opisie, link jest w przypiętym komentarzu. Na tych live'ach też różne rzeczy się tam dzieją. Wiadomo, że nie jest to takie dynamiczne jak na odcinku, gdzie się skupiamy, żeby te tam 20-30 minut były całe dynamiczne, ale mimo wszystko, no takie tornadko, gdzie tych rywali jest naprawdę dużo i tak dalej, gdzie to na odcinku, no mówię, nieraz nie ma miejsca i po prostu nie ma sensu tego, klikać, tak na live sobie trochę poklikamy, zapełnimy sobie ekwipunek potem jest przerwa, oddamy znowu coś do Wiedźmia znowu nam się coś zwolni, i tak w kółko i tak w kółko więc na live oczywiście zapraszam jeszcze będzie co do live'ów pewne ogłoszenia, ale to już w trakcie odcinka. Link jest w opisie, tak jak mówię, i w przypiętym komentarzu. Zanim jednak przejdziemy do tych loszków, to tak, kilka ogłoszeń. Przede wszystkim po pierwsze od dzisiaj, czyli od 1 marca można znaleźć wiosenne pupile. Te wiosenne pupile, no ja tu jeszcze dzisiaj ich nie złapałem, bo nie robiłem mawki. Natomiast jest to przede wszystkim niedosyt, którego można znaleźć w wiosenną noc. Jest to przede wszystkim... Oj, to tu niektóre można znaleźć w dzień, to ja w sumie powinienem to złapać, nie mogę czekać do wieczora. Ale dobra, jak nie dzisiaj, to tam jutro. Można znaleźć Bździka, którego, tak jak mówię, można znaleźć w Wiosenne Dni. Tutaj jest napisane zresztą. I jeszcze można znaleźć czyli pali, którego tak samo można znaleźć wiosenne dni. I macie oczywiście lokację, więc jeżeli ktoś jeszcze tych petów nie ma, jeżeli dopiero co je odlokował i tak dalej, to od dzisiaj zaczyna się wiosna w grze i od dzisiaj właśnie te pety można znaleźć. Mam nadzieję, że po prostu ta informacja Wam pomoże i że sobie złapiecie. Wiadomo, są to bonusy do statystyk i tak dalej, i tak dalej. Tego jednego możemy znaleźć w nocy, więc jakby jego trzeba złapać od 18 do 6 rano. Natomiast te dwa można łapać od 6 do 18, czyli tego dzika i tego to, czyli pali, bo one są wiosenne, jak jest napisane zresztą dni. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o Pupilki i o takie ogłoszenie No i tak naprawdę co? No przede wszystkim Co tu się pozmieniało na tym druidzie? Tak jak mówię Pozmienialiśmy gemy, bodajże tydzień temu Był ten event, gdzie leciały same duże gemy I wtedy sobie podrobiliśmy Gemy z 20 kopalni, jak widzicie Są one na około 500+, plus mniej więcej Tak się starałem, żeby każdy był No tutaj mamy 520, 507 Nawet jakieś 530 się pojawiają Także są naprawdę mocne Oprócz tego ulepszyliśmy sobie Całe na razy 9, broń mamy na razy 10, więc troszeczkę lepszą można powiedzieć no i jak widzicie tych statystyk już mamy dość sporo. Ponad 25 tysięcy inteligencji, no i ponad 23 tysiące hp Także, tak jak mówię, no jest to dużo. Oprócz tego zmieniliśmy sobie ekwipunek w piątek na live'ie tak samo. Także, no mówię, na tych live'ach, jeżeli coś się dzieje w to naprawdę dzieją się różne ciekawe rzeczy. Ja już przestałem dawać te ogłoszenia na kanał, które tak naprawdę pomagały bardzo. No bo jak dałem ogłoszenie na kanał, że trwa live, to na live'ie potrafiło być po 70, nawet 80 osób czasem. Natomiast, no już przestałem to robić, żeby po prostu nie psuć sobie tutaj tych swoich algorytmów, tych kanałowych, że jednak odcinki są w miarę o tych samych w miarę są praktycznie w te Same dni, yy, od stałych godzinach, bo jednak te odcinki o 16 wychodzą od dłuższego czasu. Yy, także nie chcę sobie tego psuć, ale no po prostu zafollowujcie, żebyście mieli powiadomienie o live. Jak będzie się coś naprawdę ciekawego dało na live, to pewnie na kanał też wleci o tym informacja. Yy, I właśnie chciałem zapis z tego live'a wrzucić sobie na kanał. To w sumie już może przejdziemy. Poczekajcie, na początek to my sobie w ogóle zmienimy maskę i sobie spróbujemy tutaj ten portal uwalić bo na pewno on nam pomoże w lochach, a już zostało go niewiele. Chciałem odcinek z tego przebierania. Nagrywałem go specjalnie na live, tak jak mówię, było to w piątek. Chciałem go wrzucić na kanał. Niestety po wrzuceniu go na prywatny, bo miało to. Wrzuciłem go z piątku na sobotę w nocy, tak jak mówię, na prywatny i on miał wlecieć normalnie w sobotę o 16. Dobra, to w sumie dość, dość łatwo poszło. Także kolejny portalek pokonany, lecimy dalej. Mamy hemoridor, i na tym hemoridorze to jest bojownik. No, zobaczymy, czy coś tu jesteśmy w stanie ugrać. Yy, od razu po wrzuceniu tego filmu na prywatny boty z jakichś tam większych korporacji przyczepiły się do mnie, jeżeli chodzi o prawa autorskie. Ja sobie zdawałem z tego sprawę, specjalnie nawet nie wyłączałem muzyki na czas nagrywania i tak dalej, bo stwierdziłem, że ten film po prostu nie będzie zarabiał. Wyłączę na nim zarabianie i tak dalej, i tak dalej. No i będzie git, nie? No i faktycznie dwie, dwa tam roszczenia dostałem właśnie z YouTube'a, YouTube że, że jakby film nie może zarabiać, ale jest normalnie dostępny na kanale i wszystko git. Natomiast trzecie roszczenie było takie samo, tylko że film nie jest już na kanale, bo jest generalnie zablokowany w całym serwisie. No i co? No i niestety film tam wyszło niecałe 40 minut, gdzie tak naprawdę ogarnęliśmy 5 postaci, jeżeli chodzi o weekend epicki. Yy, głównie druida, ale tam na innych też te epiki kupowaliśmy. Yy, także, no niestety, tak to po prostu wygląda, jeżeli chodzi o o ten filmik, no już teraz mam na łóżkę, już będę y, przynajmniej na ten czas nagrywania tego song requesta, bo leci na streamku song request wyłączał, y, no bo tak się niestety dzieje, no co mogę powiedzieć, no y, tak to wygląda ja z, cały czas myślałem i że zresztą nawet ludzie mi mówili, że jak dostanę te prawa autorskie bo na pewno bym dostał, y, to po prostu że film nie będzie, o kurde, zobaczcie tam było 7 milionów, już miałem mówić, że tutaj raczej y, raczej go nie pokonamy, ale zobaczcie, no tam ta próba chyba do, idealna no tam brakowało jednego uniku, jakiegoś ciosu i on wypadł, y, także dobra no mamy trochę grzybów, możemy, możemy zużyć na te lochy troszeczkę więcej Także go tu jeszcze poklikajmy, a nuż się uda, no nie? Hmm. więc niestety no film wyszedł wydaje mi się, że dość fajnie, taki właśnie zapis z live'a, ale niestety niestety nie mogę go wrzucić, więc no co, no teraz już będę muzykę wyłączał jak, jak coś faktycznie będzie się działo takiego, co będę nagrywał i będę chciał potem Wam na kanał wrzucić wiadomo, na Twitchu są te zapisy ale są one zapi są, są zapisy z całego streama, także one tam trwają w moim przypadku około 2-3 godziny przeważnie no a nie każdy ma czas tyle oglądać niektórzy by chcieli najciekawszą rzecz, czyli na przykład właśnie przebieranie, to by mu Szukać na tym live, i tak dalej, i tak dalej. A na kanał by wleciał zapis, na pewno więcej osób by to zobaczyło. No ale nieważne, no nie udało się, trudno. Mam nauczkę, i już będziemy, będziemy jakby się starać robić, żeby tych filmów nie zdejmowali za prawa autorskie, właśnie. Dobra, jeżeli chodzi o tytuł, bo tak naprawdę, pewnie tytuł Was najbardziej zaciekawił. To tak, w piątek, jeżeli ktoś jeszcze nie wystartuje nowy serwer, startuje serwer międzynarodowy w47, jeżeli sobie wejdziecie pod adres w47.syfygame.net, to już będziecie mieli odliczanie, to odliczanie zostało włączone wczoraj, czyli w niedzielę. I jak pewnie ktoś siedzi na liveach, to wie, że praktycznie od samego początku, kiedy ja zacząłem streamować na tym Twitchu, no to jednak powstała taka idea. Tu jeszcze te 13 grzybków i lecimy do następnego. No było, jest on do zrobienia. Wydaje mi się, że jakbyśmy zużyli na niego więcej grzybów, to jest on do zrobienia, ale jeżeli, jeżeli nie, no to nie. Lecimy dalej, może sobie jeszcze do niego wrócimy, zobaczymy. Tu mamy tego Posejdona, no zobaczymy, jak z tym Posejdonem pójdzie. Powstała idea, gdzie serii free to play. Dużo osób mnie w komentarzach o tą serię free to play play prosiło zanim jeszcze streamowałem No ja jakby byłem przeciwny temu dlatego że na serię free-to play jednak potrzeba czasu Jeżeli ja na przykład cały dzień mam zarobiony, nazwijmy to, nie mam czasu, bo tam mam inne rzeczy do, na głowie i tak dalej do roboty, to ja sobie wbijam wieczorem, wszystko przeklikuję za grzyby, ogarniam te konta i wychodzę, nie? Nie muszę jakby się o to martwić. Natomiast, no na free to play tak, tak nie mogę zrobić. Yy, co za tym idzie teraz na streamach. Yy, wygląda to tak, że jeżeli jest taki zwykły dzień, nie ma żadnego eventu ani nic, no to my te konta dość szybko można powiedzieć przeklikujemy i później robimy sobie coś innego. Wiadomo, że ludzi w moim wykonaniu najbardziej ciekawi shakes. Yy, więc myślę, że taki, takie konto free to play jest to złoty środek, dlatego że... Yy, no tak naprawdę co, no, na takim koncie free to play misji się nie skipnie, nic nie ten, tylko można to wszystko robić na live. Same walki pupili, co 15 minut to już jest dość długo i tak dalej, i tak dalej. Dobra, tego to już w ogóle chyba nie zrobimy. Powiedzmy, że jeszcze do tych 4050 grzybów i lecimy dalej. Więc jakby myślę, że to jest złoty środek, żeby na live'ach coś shakesowego, więcej kontentu shakesowego się pojawiło. Ja też mam taką ochotę. Mam taką ochotę gdzieś z tyłu głowy, żeby sobie zagrać na takim jakimś kącie na chillku, żeby to nie było... Nie był to jakiś wyścig szczurów ani nic takiego, w ogóle mieć totalnie wyrąbane w ranking, nie patrzeć na to, tylko sobie grać, 100% free to play i tak dalej, i tak dalej. Ja o tym już mówiłem od bardzo dawna i powiedziałem, że na następnym serwerze międzynarodowym, jaki będzie wychodził, czyli miałbyś to właśnie w 47, będę taką postać tworzył. I teraz tak, bardzo, tutaj mamy tego maga, zobaczymy czy on pójdzie, ale on chyba jeszcze, jeszcze no to jest mag, nie? więc tutaj uników nie porobimy, także raczej z nim mogą być jeszcze problemy, no ale popróbujemy. Więc tak jak mówię, no takie coś głównie pod streamki, oczywiście na kanale też by się co jakiś czas pojawiał filmik z tego konta, gdzie byśmy sobie podsumowali co w ostatnim czasie pokonaliśmy, co zrobiliśmy, jaki level wbiłem i tak dalej i tak dalej, wiadomo, że no to nie byłoby tak, że tak powiem, no tak jak teraz klikamy lochy i tak dalej, nie byłoby to jakieś bardzo, bardzo ekscytujące, no ale jednak wydaje mi się, że po prostu co jakiś czas odcinek z takiego free to play też by wam się spodobał żeby po prostu zebrać najciekawsze informacje na przykład nie wiem, z tygodnia bo wiadomo no na początku będzie się dość dużo działo potem im dalej tym mniej najpierw z tygodnia potem może z dwóch tygodni, z miesiąca i tak dalej żeby taki kanał żeby takie odcinki powstawały no i ja już cały czas gadałem o tym w 47 i bardzo dużo osób mówiło, że właśnie w przyszły piątek to wyjdzie, zanim jeszcze była ta oficjalna informacja, no ale niestety wygląda na to, że ja strasznie chciałem, żeby to nie był ten weekend, dlaczego? No ja w ten weekend mam strasznie, strasznie dużo na głowie, można by powiedzieć, dużo mam do roboty, a po prostu raczej no, chciałbym się skupić, żeby te streamki trwały naprawdę kilka ładnych godzin, żebyśmy sobie na spokojnie ogarniali, żebyście wy też brali udział w tej serii na czacie właśnie na streamie, ja free to play nie grałem nie wiem, z 6-7 lat, yy, także też no ta gra się zmieniła też bym potrzebował pewnie jakiejś tam pomocy, no mniej więcej wiem jak to działa wiadomo, yy, ale jednak potrzebowałbym od was jakiejś tam pomocy dobra, tu tego maga nie zrobimy, spróbujemy tego berserka wiecie yy, bo ten berserk też mi się wydaje, że przy odrobinie szczęścia mógłby nam już paść, yy, więc tak jak mówię no yy, też wasza pomoc na pewno by się przydała, tych bardziej doświadczonych graczy, którzy grają free to play yy. I właśnie to miała być taka interakcja z widzami, nie? Ale tak jak mówię, w piątek nie wiem jak będę miał z czasem. W piątek może jeszcze pół biedy, no wiadomo, że tego streamka bym chciał zacząć jakoś o 15, o 16 byśmy założyli konto i tak dalej, i tak dalej. Od razu mówię, że grałbym z wiadowcom, bo wydaje mi się, że z wiadowca jest bardzo fajny na free to play. Normalnie bym wziął druida, no ale druida mamy tutaj, więc nie chce mi się grać tą samą klasą drugi raz. Także także po prostu, no tak to wygląda Tak żebyśmy tym zwiadowcom wydaje mi się, że pograli i tak dalej, i tak dalej, natomiast no co? Nie wiem, jak to wyjdzie. Jeszcze od razu tutaj odpowiadam na pytanie. Jeszcze gdzieś w środę, może w czwartek, jeżeli będzie na pewno ten stream i tak dalej, to ja Was o tym poinformuję. Dam o tym ogłoszenie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tym momencie jeszcze nie wiem, czy będę w ogóle zaczynał, bo tak, w piątek o ile raczej znalazłbym trochę czasu. Wiadomo, pierwsze trzy dni to jest największy hype najwięcej ludzi będzie na streamie. Ja też bym chciał właśnie coś takiego zrobić, żeby tych ludzi było sporo, żebym z Wami pogadał, żebyśmy razem to ogarnęli to konto i tak dalej, i tak dalej. No to tak jak mówię, w piątek może być różnie z czasem. W sobotę znowu mam studia od rana do 19. Chyba za 15-19 mi się kończą zajęcia. Są to pierwsze wykłady, pierwsze generalnie zajęcia po w drugim semestrze, bo mi się zaczyna wtedy semestr. Także wiadomo, no też jeszcze nie wiem, powtarzam chyba wiadomo, także sorki. Też jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądało z wykładowcami i tak dalej. No wiecie jak to jest. Także a oprócz tego, jeżeli jak już bym skończył te te wykłady, powiedzmy, dobra, jeszcze 13 i lecimy na do strefy Mroku, bo tutaj widzę, że też może być problem, jakbym już skończył te wykłady, no to znowu w sobotę jest fame MMA 9, którą ja osobiście sobie chcę obejrzeć, już mam wykupione pay-per-view i tak yy... dalej. Także, no tym bardziej, nie? W sobotę wygląda na to, że cały dzień mam po prostu zalatany. I o ile na wykładach, czy tam coś tu tornada nie chcę, o ile na wykładach i tak dalej, mógłbym faktycznie. O, właśnie, tak myślałem, że to padnie dość szybko, bo zmieniałem bronię tym pachołkom. Jeszcze tutaj sobie zobaczymy, jak to wyglądało. No, wojownik nie zabrał sporo. Maguś, Maguś tutaj fajnie, bo dwa krytyki, także sporo zabrał. Kunegunda też jakiś krytyk. Yy, drugi też krytyk, o jeszcze trzeci, trzeci zwykły, no ale no ale myślę, że już nawet trzeciego nie ustoi, yy, no i tutaj jeżeli chodzi o nas to Fajny krytyk, znowu krytyk troszkę słabszy No, dość proste to było, nie? Dobra, zobaczmy, mamy jakąś czapeczkę, to jest coś dla Kunegundy plus 6, no to dobra, to na razie zostawimy potem to sobie rozmontujemy Także tak jak mówię, no w sobotę wygląda na to, że w ogóle bym nie miał czasu, jeżeli faktycznie mógłbym na tym koncie ogarniać podczas wykładów No to wiadomo, że free to play tak samemu dla siebie mi się nie chce grać, to ja nie będę oszukiwał Miało powstawać to konto głównie z myślą o odcinku raz na jakiś czas, plus o ogarnianiu na streamie y, codziennie i tak dalej, robieniu misji, robieniu tam w przyszłości waltpupili i takich innych rzeczy y, więc po prostu no w sobotę totalnie bym nie miał czasu y, w niedzielę zresztą tak samo mam studia od rana do bodajże tej samej godziny czyli do tam 18.45 y, no i w niedzielę ewentualnie bym tam mógł streama na sam wieczór odpalić na tam trochę no, ale też ja mam te wykłady zdalne i te zajęcia, więc cały dzień będzie przy, przy kąpie siedział więc też wieczorem y, ciężko mi będzie generalnie usiedzieć na na tym streamie, tak mi się przynajmniej wydaje więc tak to wygląda no niefortunnie, że wypadł ten weekend bo tak jak już zresztą mówiłem na live, zanim chyba w sobotę na live mówiłem, zanim jeszcze było wiadomo, że, że ten serwer wychodzi w ten weekend że liczę, że właśnie w ten weekend nie wyjdzie liczę, że wyjdzie tam za jakiś czas na przykład nie wiem, za tydzień nie w tym tygodniu tylko za tydzień albo za dwa no bo wtedy prawdopodobnie tego czasu będę miał więcej, a tutaj się dużo rzeczy nakłada jednak i tak dalej i tak dalej Także, no, tak to wygląda. Dobra, jeszcze 50 na niego i lecimy dalej. No, kurde, powiem wam, że jest lipa. Jest lipa, mało możemy zrobić w tych lochach. Tu, jeszcze tutaj, oczywiście, w tym roku sobie poklikamy. Ale może wrócę do tego hemoridoru, bo on chyba jako jedyny się wydawał taki w miarę powiedzmy sensowny, jeżeli, jeżeli chodzi właśnie o te lożki. No, ten Smolum też tutaj wydaje mi się, że jakby uniki zostały porobione przez nas. No, to jest wiadowca, to może by padł. No, ale tutaj strasznie, już tutaj to na siłę dopychamy. To nie będę ukrywał, strasznie, to jest na siłę dopychane. I tyle, więc tak wygląda sprawa serii Free to Play, dużo osób o nią pytało i tak dalej, jest dość duża szansa, że to będzie faktycznie w ten piątek, że będziemy to wszystko robić na streamie, będę się starał przynajmniej, ale tak jak mówię, jeszcze będę o tym informował. Odcinek ten powstaje głównie po to, żeby wam powiedzieć, że jest taki zamysł, ktoś tak jak mówię śledzi streamy, to wie, że jest taki zamysł od dłuższego czasu, że prawdopodobnie będzie to W47, że będzie to zwiadowca. I że nie będę tam w ogóle żadnego pakietu kupował. To też jest ważne, bo nie będę nawet kupował pierwszego pakietu. Będę po prostu leciał 100% free to play, będę kręcił jeden raz kołem. Tutaj to w ogóle nie ma sensu tego klikać. Bez sensu, że to robię. Zobaczmy sobie ten kapelusz gadki, jak to wygląda, czy on już tutaj jest w miarę do ruszenia, czy jeszcze nie bardzo. Więc tak jak mówię, no, totalnie free to play. No bo wydaje mi się, że mija się to z celem kupowanie pakietu, bo to już nie będzie free to play. Wiadomo, że nawet za ten pierwszy pakiet, co tam kosztuje dwie dyszki, dostaję tych grzybów fajną ilość, no i już wiadomo, zaczynamy sobie ze smokogryfem na miesiąc yy, mamy tych grzybów na trzy paski, dość dużo i tak dalej, i tak yy, dalej więc no, wydaje mi się, że mija się do celem, a skoro seria miała być free to play yy, no to będzie faktycznie free to play nie będę tych żadnych monetek farmił ani nic takiego Będziemy sobie kręcić raz kółkiem dziennie No i zobaczymy jak to wyjdzie nie, nie wiem, ja bym chciał na tym koncie pograć długo Natomiast może być tak, że coś tam nie wiem Nie będę miał akurat czasu Będzie okres, gdzie nie będę miał, tak jak mówię, tego czasu Żeby ogarniać takie konto No to wtedy się mija z celem No bo jednak free to play potrzebuje naprawdę dużo czasu Żeby to jakoś fajnie, fajnie sobie ogarnieć. Dobra, zobaczymy tego piekielnego Petera To jest wojownik Czy on tutaj by nam padł? No nie wiem, on jest dość ciężki Ale też popróbujemy Mm, więc ale raczej bym chciał na tym koncie grać jak najdłużej, no bo, no bo już ja raczej jestem taki, że jak się coś biorę to chcę to robić na 100%. Yy, więc zobaczymy, no tak jak mówię, nie, nie byłoby żadnego pakietu ani z tym stylu czekajcie na informacje najprawdopodobniej w środę albo czwartek pojawi się film, gdzie jakby to potwierdzę lub nawet w piątek może się taki film pojawić przed live'em gdzie to potwierdzę lub zaprzeczę, że właśnie będziemy coś takiego odpalać i tak dalej, i tak dalej Wbijajcie też na Discorda mojego, bo tam o tym jakby piszemy i tak dalej, więc tam też najszybciej tak naprawdę daje informacje no bo wiadomo na Discorda to tylko wejdę, napiszę dwa zdania i, i jest gidno, nie i chyba tyle, tak sobie myślę, czy, czy, wszystko, czy wszystko na pewno powiedziałem odnośnie tej serii Free to Play. Wydaje mi się, że tak. Yy, zobaczymy, jak to wypali. Ja jestem, oj tam 15 milionów. Ja jestem pozytywnie nastawiony. Yy, jeżeli oczywiście czas pozwoli, tak jak mówiłem, no to to Free to Play sobie odpalimy. Yy, I tyle, do bardzo dużo osób mnie, no to już w sumie wspominałem, że pytało kiedy ten nowy serwer. Yy, wiadomo, że jeszcze ludzie nawet nie wiedzą. Ale po tym filmie na pewno już się zaczną z, zacznie spam na jakichś grupkach, i tak dalej, że o, już nowy serwer, o, będziemy grać, o, super więc no tak jak mówię, serwer nowy startuje w ten piątek jest to w47, czyli międzynarodowy serwer 47, odliczanie jest już na stronie wpiszcie sobie tak jak już wspominałem w47.syfygamy.net i wszystko będziecie mieli dobra, no i co, no i tak to wygląda, dużo już bardzo grzybów zużyliśmy, jestem tego świadom, zagadałem się, no ale tutaj sobie w tle klikamy, jest to zamierzone bo przynajmniej jest jakiś temat na odcinek, no ale zobaczcie sami, że no jest problem, nie, jest problem jeżeli chodzi o te lochy bo naprawdę nic nie możemy ruszyć. No jeżeli chodzi o to tornado, no to ruszymy. Na pewno ruszymy jeszcze tych tornad trochę. Natomiast no jeżeli chodzi o te zwykłe lochy, to zobaczcie, że tutaj no potrzebujemy praktycznie idealnej próby, żeby faktycznie coś padło. No tam w tym 13 piętrze zostało 15 milionów, w tym hemoridorze w świetle zostało 7, więc no bardzo, bardzo te próby bliskie. No ale w dalszym ciągu nie jest to jakoś tam, nie wiem, wybitne. W dalszym ciągu wydaje mi się, że. No, jest problem, nie? Myślałem, że coś tam nam łatwiej pójdzie, zwłaszcza w tej strefie mroku. No, jeden loch padł tak naprawdę do tej pory, także nie jest to tam jakoś, jakoś bardzo dużo. Tą walkirię też możemy popróbować. No, ona nam nawet nie da 300 milionów ekspa, także no słabo. Chciałbym dobić ten level 382, wiecie? Chciałbym go dobić, ale, ale myślałem, że no tutaj przynajmniej dwa lochy za 300 milionów mi padnie. I potem bym jakoś kombinował, może żeby tornadem to dobić, czy coś takiego. No, ale wygląda na to, że nie będzie to wcale takie proste. Mieliśmy ostatnio atak, to wam w sumie nie mówiłem, na streamkach też sobie czasem bitwy gildii oglądamy. Jeżeli są jakieś bitwy, gdzie gildie są naprawdę podobne jak na przykład tutaj gildia redemptions i nasza gildia jesteśmy prawie, prawie identyczni nawet średni level już mamy taki sam bo mieliśmy dwa przewagi wcześniej to oglądamy sobie te bitwy na streamkach jeżeli oczywiście bitwa wypada mniej więcej w godzinach streama to też oglądamy wydaje mi się, że to jest dość ciekawe no ostatnio na tym serwerze fajnie nam idzie zrobiliśmy tutaj, to było 22 zrobiliśmy atak na redemptions wygraliśmy ten atak, więc w 49 byliśmy także no tak to wyglądało, no i oni wczoraj zrobili na nas atak, co prawda Tragiczna była wczoraj frekwencja nasza, to jakby nie ma, nie ma co się z tym kłócić. Że brakowało nam bardzo dużo osób, no wiadomo, że to była obrona, więc te osoby były, w, miały pół HP po prostu, ale na przykład takiego konopa nam brakowało, no do, do niego na szczęście nie doszło, bo walczyłby z połową HP, no ale wiadomo, no konop jednak jest jedną z najsilniejszych postaci w naszej gildii, ale też wygraliśmy i wydaje mi się, że chyba lepszej, lepszej okazji do, do ataku na nas by nie mieli, dlatego że no mówię, no wczoraj, jeżeli chodzi o tą frekwencję, to chyba z pięciu osób nam brakowało, więc to jest, to jest jakby dużo, no ale co zrobić, no. Mam nadzieję, że to się nie będzie powtarzało. Wiadomo, że zaatakowali nas z nienacka, no ale to jednak musimy być przygotowani cały czas, tak naprawdę, na takie ataki ewentualne, no bo jednak oni próbują to tobie jeden zdobyć, ale póki co nie pamiętam, jaki jest nasz bilans. Nie liczę tutaj na tym serwerze bilansu, ale wydaje mi się, że chyba wygrali z nami raz, nie, dwa razy chyba z nami wygrali. Mogę się mylić, to jakby od razu mówię, że mogę się mylić, bo, bo jakby, no tak jak mówię, nie liczę tego, ale chyba wygrali z nami dwa razy, więc, więc no, na. Razie, na razie jakoś tam się trzymamy. I to Tobie 1 sobie na spokojnie tutaj na tym serwerku. Tak jak mówię, no trzymamy generalnie, dobra. No co, Rudaśla Mazarnica, to jest mak. no z nim jeszcze, z nią, czy tam z nim to jest chyba chłop. Jeszcze jeszcze nie ma, nie ma do niego podjazdu. No i kurde, powiem wam, że lipa, nie? No jeden loch padł dość słaby, jeżeli chodzi o EXPA. Ile tam nam w ogóle dał ten król? To jest 370 level, no dał nam 220 milionów, także nie jest to jakieś tam rozbicie banku. Dobra, wiecie co, no próbujemy sobie jeszcze tą paszczę Taurona. Zobaczymy, może udałoby się go pokonać, nie jestem pewien yy, czy faktycznie, no to jest wojownik, więc tutaj maska kota jest obowiązkowa no i musimy zdecydowanie tymi unikami oszukać, yy, no ale nie mam pojęcia no była ta próba 7 milionów, strasznie bliźniutka, którą mamy to już 22 prawie yy, no to ja też nie chcę bardzo przedłużać no ale progresik jeżeli chodzi o tego druida no mierny, nie oszukujmy się, że mierny yy, zwłaszcza, że tutaj no gemiki, nowe nowe te, yy, nowe, yy, nowa broń przede wszystkim i nowe itemki bo itemki też tam troszeczkę pozmieniałem yy, no ale niestety jak widzicie i tak jest problem z tymi lochami, i to duży. No, co tutaj będę oszukiwał? Duży. No, temu zostało 7 milionów, czyli, no, można by wnioskować, że on jest najprostszy do pokonania, no ale to 7 milionów było naprawdę po wielu wielu próbach no a w tym momencie, w tym momencie już zobaczcie, no znowu mu zabieramy strasznie, no dosłownie ćwiarteczkę tego HP generalnie, no teraz ponad połowa poszła no ale dobra, poczekajcie, no powiedzmy, że na niego jeszcze 100 grzybków do 2750 i sobie polecimy może do Tornada, zobaczymy ile w tym Tornadzie zrobimy, ile tam nam expa no strasznie bym chciał ten level dobić, no ale do tego levela to nam jeszcze dużo, dużo brakuje niestety jeżeli chodzi o konopa, to nie wiem czy ma zaktualizowane Lochy. Na pewno ma tornado o 10 lepsze, więc jeszcze te 300 milionów w tym tornadzie czeka na nas, powiedzmy. Ale i tak nas z Expem wyprzedził, to już widzę na ten moment, no bo Lochy mamy praktycznie identyczne. Ale jeszcze tego tornada sobie może jakoś 10 byśmy dobili. Ale to no, tak jak mówię, no ja tutaj bym chciał ten level dobić, kurde, chociaż jeszcze jeden. Fajnie by to wyszło, wyszło by to na plus. No ale co zrobić? Miał być dzisiaj odcinek z tych przeglądu. Tych topowych postaci, tam z różnych ciekawych serwerów. Dzisiaj ma być serwer pierwszy polski. Ale stwierdziłem, że nagram o tej serii f to Play. Że może Was to ciekawi, żeby już was, dam, wam dać informacje, jak to będzie wyglądało. I przy okazji tego druida przetestować. Dobra, tutaj już przesadziliśmy. Przy okazji tego druida przetestować. Jeżeli coś tam się powiedzmy, jutro prawdopodobnie będzie ten odcinek z serwera pierwszego polskiego, gdzie te topowe postacie top 5 sobie przejrzymy No i tyle, nie Tak jak mówię, no tutaj już ciężko z tymi odcinkami, bo jednak w lutym bardzo dużo odcinków nagrałem, tak zauważyłem, że jednak te odcinki prawie codziennie się pojawiały Co chwilę coś tam wymyślałem, jakiś nowy content na odcinek, jakiś coś tam, więc, więc no sporo tego no i teraz już jest to o wiele, o wiele cięższe aniżeli aniżeli y, powinno być dobra jakiś wojownik nam padł nie dał nam w ogóle żadnego itemku y, troszeczkę na plus troszeczkę na minus no bo możemy dalej klikać ale, ale też y, wiadomo troszeczkę golda y, przez to zmarnujemy y, mamy kolejnego wojownika więc no tutaj y, seria tych wojowników niestety no ale dobra zobaczymy jak to pójdzie no raczej z tego tornada levela nie wyciśniemy to jakby y, zastanawiam się czy w ogóle jest sens tutaj klikać no wiadomo Poczekajcie, może to generalnie nie ma sensu. Yy, może sobie jeszcze wbijemy do tego 13 piętra, bo jemu też zostało tam 12 milionów. Yy, więc może faktycznie to 13 piętro chociażby się udało. No już tak chcę na szybko, żeby jakoś sztucznie nie przedłużać tego odcinka. Yy, także pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. Chyba tego w ogóle nie powiedziałem na początku i teraz kciuków będzie mało. Ale jak ktoś jeszcze dobił do tego momentu, no to pamiętajcie o zostawieniu. Yy, no i co, tak jak mówię, no temu jeszcze zostało 12 milionów, to jeszcze możemy tutaj popróbować. A jeżeli się nie uda, no to tyle. Yy, no jedno tornatko, jeden loszek pokon więc można powiedzieć, że słabo, no ale mamy nauczkę i teraz, generalnie, już na tym druidzie, no dłuższa przerwa. Zdecydowanie, dłuższa przerwa, jeżeli chodzi o Lochy. Czekamy, tak naprawdę, no już się wzmocnić tutaj, bardziej nie wzmocnimy. Bo tak jak mówię, no już jesteśmy przebrani i tak dalej w 100%. Więc no teraz trzeba po prostu klepać awkę, powolutku, powolutku się rozwijać, jeżeli chodzi o pupile, jeżeli chodzi o portale. Wiadomo, że też e, na przykład, jak tutaj sobie złapiemy tego biścika, to też nam da troszeczkę e, statystyk do inteligencji. Co w sumie mogłem zrobić przed odcinkiem, no ale nie dałoby nam to aż tyle, e, żeby teraz nagle, nagle pokonać cokolwiek. Chociaż może e, te troszeczkę więcej inteligencji by sprawiło to, że pokonalibyśmy w tym hemoridorze. Nigdy nic nie wiadomo, ale dobra, po, powiedzmy, że do 2,5 tysiąca ja już tutaj więcej tych grzybów nie będę marnować. E, to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję Wam za odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to tak jak mówię, zostawcie tego kciuka w górę wbijajcie na Discorda y, dla widzów w przypiętym komentarzu i w opisie i w opisie, wbijajcie na Twitcha, na którym dzisiaj prawdopodobnie o 19 będzie live'ik standardowo y, no i wiadomo, będą te starty serwerów jakieś będą nie tylko, nie tylko będzie ten start free to play, ale planuję też streamować jak będę gdzieś zaczynał na grzybach y, to też planuję to streamować, żeby, bo wydaje mi się że to jest fajna interakcja, y, także możecie wbić na tego Twitcha i zostawić poloka, i tak jak mówię, dzisiaj prawdopodobnie o 19 też będzie streamek, y, zostawcie kciuka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i na tego Discorda też możecie wbić, bo tam są informacje na bieżąco. Chyba tyle. Dziękuję Wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.